najmniejszy ruch. Po prostu najmniejszy ruch i cała dupka na wierzchu. Dzień dobry, witam Was w nowym odcinku. Dzisiaj ponownie jestem z Anitą i sprawdzimy, jak przy wzrostach 1,90 m oraz 1,75 m wypadają sukienki oraz spódnice z sieciówek. Tak naprawdę Anita zajęła się wyborem ubrań do dzisiejszego filmu, więc nie wszystko dokładnie wiem, jak będzie wyglądało, ale zaraz się przekonamy. Tak, i powiem Ci tak od razu na wstępie, że dużo będzie takich na skraju rzeczy, ponieważ bardzo ciężko jest znaleźć krótką spódniczkę dla wysokiej dziewczyny. Przechodzimy do pierwszego sklepu i co? Zaczynamy od Stradivariusa? Tak, ja noszę rozmiar 38, ale Kasi brałam 36. To jest taki bardzo prosty krój jeansowy i powiem Wam, że mam wrażenie, że na mnie akurat będzie dobra. Tak, i to w ogóle jest bardzo elastyczne, także może fajnie podkreślać całą sylwetkę. Tak, no jestem najbardziej szczerze ciekawa, jak to u Ciebie, więc dobra. Mierzymy. Mamy na sobie pierwsze sukienki i długość jest... No. Jeszcze tutaj, jako tako, nawet przeszło, ale po prostu najmniejszy ruch, po prostu najmniejszy ruch i cała dupka na wierzchu. Ale powiem Ci, że od przodu wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Jest wygodna, tylko że co długość. U mnie na przykład ona bardzo tutaj odstaje. Tak. Powiem Wam tak, długość nie jest tragiczna. Myślę, że tutaj troszeczkę inny poziom niż u Anity, natomiast jednak gdzieś ten tył jest moim zdaniem nie do przejścia. Nie układa się to dobrze, ona jak coś kosztuje 125 zł i myślę, że na niższą osobę... Tak. Na przykład, jeżeli ktoś ma w okolicach 1,60 m, myślę, że to będzie idealna opcja. No ale jak widzimy tutaj, no ta długość nie jest po prostu dobra. Sprawdźmy, jak będzie w przypadku jeansowych spódni. Ona ponownie ma elastyczny materiał. Jestem ciekawa, czy przez to ułoży się trochę niżej, wyżej, jak to na nas wypadnie. Tak, ja obawiam się po prostu tej długości, bo wydaje mi się, że może być to nawet delikatnie krótsza opcja jeszcze. Tutaj jestem bardzo ciekawa, co powiesz odnośnie tyłu ponownie. To jest, powiem Wam szczerze, że szalona propozycja. Ja mam ją opuszczoną poniżej pępka, jeszcze no, o, to jest max, i wiecie, minimalny wietrzyk i wszystko macie na wierzchu. O schodach to już... O Boże! Chyba, żebyś miała iść ją tak ekstremalnie nisko, tak tutaj założoną. Długość jest nawet u mnie, powiem Wam, że mocna, w szczególności, że to nie jest rzecz dopasowana, a jednak delikatnie rozkloszowana, co jest jeszcze bardziej momentami ryzykowne właśnie w przypadku jakiegokolwiek wiatru, ruch, ponownie rzecz dla niższej osoby. Jest to taka ryzykantka. Tak, dokładnie. To jest dobre określenie. Spódniczka, ryzykantka. Kolejna propozycja. Kolejna krótka propozycja. Tym razem więcej koloru. Skład bawełniany. Cena 129 zł, więc wszystkie do tej pory są podobne. Tutaj mamy, zobaczcie, że regulacja ramionczek. Bardzo wygodna opcja, ponieważ od razu, jeżeli wszystko pójdzie w dół, to talia powinna być na miejscu, biodra powinny być na miejscu i długość może być bardziej odpowiednia. Jest ona krótka, tylko że warto wspomnieć, ona ma podszewkę. Ta podszewka jest dużo krótsza i jeżeli podszewka Wam się podwinie, to po prostu te wszystkie prześwity będzie widać po prostu Wam kawałek tyłka. Ta podszewka u mnie sięga tak delikatnie pod samą pupę. U Ciebie to jest jeszcze... Tak, u mnie to jest na pupu. Ponownie trzeba uważać z ruchami. Tak, wbrew pozorom, nawet jeżeli ona jest krótka, a jest tu na takie elementy, to automatycznie się wydaje, że ona się kończy tam, gdzie dosięgają te elementy. I też plus właśnie za tą regulację ramionczek, bo to jednak sprawia, że można do siebie dostosować. W przypadku różnych długości tułowia, umiejscowieniu biustu, talii, gdzieś tam lepiej to na pewno leży. Chociaż na przykład u mnie jest za duża w biuście. U mnie też jest delikatnie i tutaj też w talii. Skład bawełniany to zdecydowanie plus na lato. Tak, zdecydowanie. Ale wiecie co, ja sobie nawet wyobrażam w takich letnich stylizacjach, no to taka oversize'owa biała koszula, białe dodatki i mi się wydaje, że naprawdę może wyglądać super. Tutaj wybrałaś coś, czego faktycznie nigdy wcześniej nie mierzyłam. Mierzyłyśmy już w sumie razem spodnie takie spadochronowe, natomiast spódnicy tego typu jeszcze na sobie nie miałam. Jestem po prostu bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Wróciłyśmy. Jeszcze można by było to jakoś ograć, ale i tak największym minusem tej spódniczki
jest to, że one niesamowicie prześwituje. To prawda, ja mam na sobie białą, bezszwową bieliznę. I tutaj nie wiem, jak to widać w aparacie, natomiast na żywo tak, zdecydowanie... Na żywo wszystko, ale to wszystko widać. Odpowiednią bielizną da się to oczywiście ograć, tak żeby było w porządku. Natomiast o ile takie spódnice podobają mi się u innych, tak na mnie konkretnie ta nie. Może to jest kwestia też modelu? Może jeżeli, nie wiem, ona też by była dłuższa. Tak. Co mogę powiedzieć na plus? Komfort. Jest bardzo komfortowa. Można wykonać każdy ruch. Ona tutaj po prostu się podwija. Gdyby miała mniejszy rozmiar, to coś takiego by się nie działo, bo jak ją już tak mocno tutaj tak obniżyłam, to faktycznie wygląda lepiej. Ale jak gdzieś tam nie czuję tej długości. O, jak tam od tyłu oceniasz? Nie jest źle, po prostu. Ona ma już właśnie też rozcięcie od tyłu, co działa, myślę, że na plus. To jest chyba rzecz najbardziej w moim stylu do tej pory, którą wybrałaś. Tak, bo ona jest właśnie taka świetoziankowa, taka delikatna i dziewczęca. I naprawdę fajnie wygląda na wieszaku. Ta długość. Plus nie ma regulowanych ramionczek. Wróciłyśmy i jest krótko. Jest bardzo, bardzo krótko. Wiecie, jeszcze tutaj jest podszewka, która nawet mi nie zakrywa tyłka. Nawet jest w połowie tyłka. Co więcej, to jest naprawdę zauważalne. Jakbyś mogła się obrócić, to powiem, o co chodzi. Zobaczcie, że tak naprawdę widać, ta podszewka kończy się tutaj i to jest bardzo zauważalne. Jeszcze a propos tych ramionczek, to one nie są regulowane, natomiast pod spodem jest przedłużenie, więc podejrzewam, że można to odpróć i troszeczkę sobie wyregulować. Ale spójrzmy w ogóle, gdzie ja mam talię. Talię mam pod całym biustem, talię mam tu. Wiecie, to jest ogromna różnica, ponieważ jeżeli chodzi o tą kwestię, to powinny być regulowane ramionczka, wtedy miałam mniej więcej talię na swoim miejscu, ale tak samo u ciebie. Ale na przykład dla mnie ta sukienka ma już dosyć długie ramionczki. Dekolt jest spory, w przypadku niższej osoby będzie jeszcze większy, to jest taki głęboki dekolt. Tak, ale powiem ci szczerze, że mi się bardzo, bardzo podoba, jak ty w niej wyglądasz. Ponieważ jest krótka, bo nie ma co się darować, to jest po prostu krótka, ale ma ten swój właśnie urok, jest taki beztroski, tak właśnie na piknik, no super klimat tej sukienki. Ale już na przykład u ciebie długość jest moim zdaniem do przejścia, a u mnie tak zdecydowanie nie. Chociaż na przykład od przodu uważam, że jest do przejścia ta długość, tak, natomiast od tyłu już przez to, że widać tą podszewkę zdecydowanie wyżej, no nie do końca, chyba że założyłabym do tego coś dłuższego, coś bardziej obszernego, to wtedy tak. Na koniec Anita wybrała spódnicę za 140 zł z rozcięciem asymetryczną. Tak. Ja mam akurat rozmiar XS wyjątkowo, więc zobaczymy, czy będzie na mnie ok. Ale tutaj przynajmniej powiem szczerze, nie obawiam się długości. Może być naprawdę fajna opcja. Jeżeli chodzi o spódnicę właśnie maxi, to boję się zawsze takiej długości. Bo boję się, że to będzie po prostu źle wyglądało, ale ona przez to, że ma rozcięcie, że tutaj wszystko fajnie leży, naprawdę jest super, super się prezentuje i wydaje mi się, że to jest sukienka idealna na wyższą oraz niższą osobę. Na niższą osobę byłaby także maxi praktycznie, tak, a u ciebie jest to takie typowe midi, tak, ale właśnie różnica między tą spódnicą a białą jest taka, że jednak jest to rozcięcie, jest jakaś asymetria, coś więcej się dzieje, że zdecydowanie po prostu tutaj lepiej nas trzyma, chociaż myślę, że założenie tej spódnicy jest takie, żeby ona była trochę niżej, natomiast przez to, że mam mniejszy rozmiar, ona automatycznie idzie wyżej, ale szczerze mi to odpowiada. Czuć, że troszeczkę zbiera figurę, tak, ale jest przy tym bardzo komfortowa, tak. Nie jest taka bardzo, bardzo sztywna jak niektóre moje jeansy, na przykład lewisy vintage. No one to są już takie, wiecie, sztywne, sztywne. A od tyłu, nie no, bardzo ładnie ląduje w topce. Tak, bo powiem ci szczerze, że to jest zupełnie coś innego niż wcześniej mierzyłyśmy, bo tutaj nie było obaw o tą długość. W sumie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dajcie znać, co myślicie o takim odcinku Mierzymy, czy chcecie kolejne, jakie tematy. No a my się już z wami żegnamy. Do zobaczenia niedługo. Pa! Pa.